Mecz siódemki Legionowi z AZS-em Uniwersytetem Ekonomicznym Kraków zapowiadał się jako najciekawszy w 13. kolejce rozgrywek pierwszej ligi siatkarek. Nie mogło to dziwić, bo lider podejmował drugi zespół w tabeli, a pierwsze spotkanie pomiędzy tymi drużynami w Krakowie zakończyło się zwycięstwem Legionowi 3-2 po bardzo dobrej grze obydwu ekip. Faworytkami meczu w arenie Legionowo były siatkarki siódemki, jednak nikt nie spodziewał się łatwego zwycięstwa. Pierwszy set potwierdził, że drużyna z Krakowa zamierza w Legionowie sprawić niespodziankę i jako pierwsza w obecnym sezonie pokonać gospodynię. Przez długi czas wynik oscylował wokół remisu i dopiero w końcówce siódemka uzyskała niewielką przewagę. Ostatni punkt w tej partii zdobyła atakiem Anna Sołodkowicz. Legionowia wygrała 25-22 i objęła prowadzenie 1-0. Bardzo podobnie wyglądał drugi set. Tym razem końcówka należała jednak do ekipy gości. Po błędzie przy siatce Katarzyny Jóźwickiej drużyna z Krakowa zdobyła 25 punkt i wygrała do 22. Było 1-1. W trzecim secie znakomicie spisały się dwie rezerwowe, Barbara Bawoł i Jolanta Studzienna. Legionowia wygrała tę partię 25-16 i to właśnie te dwie zawodniczki razem z Anną Sołodkowicz poprowadziły zespół do zwycięstwa. Sołodkowicz raz po raz popisywała się znakomitymi serwisami i skutecznymi atakami. Tę partię Legionowia wygrała do 16, nie pozostawiając złudzeń, która drużyna jest tego dnia lepiej dysponowana. Potwierdziła to czwarta odsłona meczu. Już na początku Legionowianki uzyskały kilkupunktową przewagę i nie pozwoliły rywalkom na odrobienie strat. Spotkanie zakończył efektowny atak Barbary Bawoł. Legionowia z kompletem punktów wciąż pozostaje jedyną niepokonaną drużyną w lidze. Najlepszą zawodniczką meczu została wybrana Anna Sołodkowicz. Cichą bohaterką Legionowi była jednak Jolanta Studzienna, która zagrała w dwóch ostatnich setach z dokuczliwą kontuzją lewej dłoni. Jej gra pod siatką zrobiła na wszystkich duże wrażenie. Ma taki dokuczliwy uraz, to nie jest aż tak bardzo groźne, ale no bez tego wzmocnienia, usztywnienia ręki nie może grać jeszcze na boisku i powoli widać, że ona już dochodzi do takiej formy, gdzie nam pomoże i ja na Jolę bardzo liczę, szczególnie w play-offach, gdzie będzie tych meczów więcej w tygodniu i będzie trzeba troszeczkę szafować siłami tych dziewczyn, no, ale to doświadczenie było dzisiaj już widać i Jola nam w tym zwycięstwie pomogła. Trener gości był zadowolony z przebiegu dwóch pierwszych setów. No, Legionowia po prostu się rozegrała, zagrała chyba na swoim poziomie, a myśmy się troszkę z tego, co było widać, przestraszyli, bo za dużo prostych błędów. No i tak nie mogliśmy swojej siatkówki zagrać na tej hali. Zawsze na własnym boisku się gra lepiej, przeciwnik za to gra gorzej, więc szanse się wyrównują. No. I to było też widać dzisiaj, że jednak Legionowia ciągle jest lepsza. Może nie o jeden krok, ale o dwa. Trener Wojciech Lalek porównał sobotni mecz do partii szachów. Ta siatkówka się troszeczkę w szachy zamieniła. My dużą pracę wykonaliśmy nad rozpisaniem tego zespołu i Kraków było widać, zrobił to samo. Także my się doskonale czytaliśmy, nie potrafiliśmy się pogubić na siatce przede wszystkim, a więc ciężko było skończyć jakieś ataki. I to była raz, że wojna nerwów, drugi raz no ciężka praca. Za Legionowią o dwa kroki jest nie tylko klub z Krakowa, ale i pozostałe drużyny z czołówki. Drugi w tabeli Chemik Police ma do Legionowi 7 punktów straty. Trzecia Murowana Goślina 9, a Armatura Eliteski AZS Kraków aż 10. W 14. kolejce siódemka Legionowia zagra na wyjeździe z AZS-em KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Wojciech Lalek nie zamierza lekceważyć słabiej spisujących się ostatnio siatkarek z Ostrowca. Każdy bije lidera i nie ma nic do stracenia. Tutaj my tym liderem nadal jesteśmy, a więc wszystkie zespoły łącznie z Ostrowcem będzie nas atakował, będzie próbował coś zrobić, żeby nam urwać sety, punkty i tak dalej. Nasza rola jest się obronić przed tymi atakami. Mecz w Ostrowcu Świętokrzyskim zostanie rozegrany w sobotę 14 stycznia o godzinie 17:00.